Widzowie, widzowie, widzowie. Już niedługo. Już za rogiem. Już bardzo blisko. Wielka premiera, jedna z tych niewielu, niewielu premier światowych, gdzie cały świat jest zwrócony w tym kierunku, a także i ja, bo normalnie jak jest jakaś gra triple A albo wysokobudżetowa, zwał jak zwał, no to najczęściej ja po prostu mówię: "Ja nie zagram, bo mi się nie podoba i do widzenia". No, oczywiście są wyjątki, jak chociażby taki no, Silent Hill remake. Gdzie dosyć obszernie go sobie obmawialiśmy w różnych formatach na kanale, a 20 listopada Stalker 2, serce Czarnobyla, ukraińskie studio. Bardzo dużo informacji, które na ten temat się pojawiały, i też cała ta otoczka, wiadomo, wojna, e, przesunięcia, tutaj opóźnienia, e, oczekiwania, bardzo duży fanbase i jednocześnie pretendent do myślę, że do przyszłorocznych bo nie, te, tegorocznych się chyba nie załapią, ale przyszłorocznych rozdań nagród, gdzie konkurencja będzie naprawdę duża, no bo trzeba pamiętać, że i Kingdom Come Deliverance wychodzi, i a Avowd wychodzi, i tam parę innych giereczek wychodzi. Obejrzymy sobie, czy Stalker 2 dorówna oczekiwaniom graczy. In this video we're to be taking a look at Stalker 2 Heart of Chernobyl. This is a game developed by GSC Game World and is the anticipated follow-up to the cult classic Stalker series. Set to release on November 20th, which is just a couple weeks away, this first person shooter puts players once again in the unpredictable terrain of Chernobyl Exclusion Zone, an area ravaged by both radiation and mysterious anomalies. In this sequel, players can take on the role of Skiff, navigating a non linear story filled with choices that can alter not only personal outcomes, but also global events within the zone. Part of Chernobyl will launch on PC, Xbox Series X, and S, and will also be available through platforms like Steam, Epic Game Store, Microsoft Store, and GOG. Kurde, nie wiem, czy to jest po prostu to, że 2000 godzin swojego życia spędziłem w Tarkowie, a może te takie naleciałości i dorastania w Polsce lat 90. Czyli ta narracja środowiskowa, która w Stalkerze Dwójce, jak i w Tarkowie jest bardzo podobna, czyli te takie postkomunistyczne, sowieckie budynki, często opuszczone, zaniedbane, skalane, graffiti obrośnięty jakimś bluszczem, coś w tym stylu sprawia, że jak tak jak tak patrzę na tego Stalkera, to tak właśnie się czuję... tak się czuję, jakbym był w domu <laughs> has yet been confirmed the timed hints at a potential release on PS5 in the future. Stalker 2, Heart of Chernobyl continues the chilling journey set in the hazardous Chernobyl exclusion zone, building upon the foundation of the original Stalker games that first captured fans with their mix of survival horror and first-person shooting this sequel follows the events of stalker call of pripyat the 2009 prequel which introduced players to the fictional world within the real chernobyl exclusion zone an area transformed by supernatural anomalies and strange phenomena since the infamous 1986 nuclear disaster in this twisted landscape factions of stalkers scavengers trespassers adventurers loners killers explorers and robbers risk their lives to seek out valuable artifacts altered by the zone's anomalies while avoiding mutated creatures deadly radiation and otherworldly disturbances in this game players will step into the shoes of skiff a new protagonist navigating the zone's dangers the game's narrative will reportedly take on a non-linear structure with player choices impacting not only skiff's immediate path but also shaping broader events within the zone gsc game world seems to be working on making stalker 2 more approachable for newcomers with the idea that you don't necessarily need to know the previous games to follow Skipt, at the same time, long-time fans might find plenty of familiar spots and nods to the past that could make the experience even more immersive. Innymi słowy, to ten Stalker Dwójka, to wydaje mi się, że będzie takim single player. Z tym twistem, że masz taki element fantazy albo sci-fi, czyli mutacje i inne takie anomalie, ale generalnie rzecz biorąc, no to bardziej nastawiony na fabułkę i opowieść niż na taki hardcore survival element, że raczej te elementy takiego przetrwania i nawet otwartego świata. Wydaje mi się, że ten otwarty świat nie będzie jakoś, No będzie nic nowego. To będzie standardowy schemat, pewnie. To no będzie mapa, którą będziesz odblokowywać. Część mapy będzie wraz z Posunięciem fabularnym się otwierać, ale tak, no to będziesz miał wątek główny, który tam mniej lub bardziej według tego dysonansu ludonarracyjnego będziesz sobie robił kiedy chcesz, a tak to będziesz sobie chodził i o, co tutaj jest? O, tutaj jest chłop. O, tutaj jest jakiś item. O, tam był jakiś chłop w jakimś mieście, gdzie, gdzie trzeba było go oddać. Jakby nic nie sugeruje tego, że Stalker jakoś rewolucyjnie będzie prowadził narrację, nie? I będzie prowadził zarączkę, ale tak na zasadzie, no w sumie, graczu, no to. Tutaj jest stępnia, tak to wygląda, rób co chcesz, baw się dobrze, nie. Pójdziesz tam, no to dostaniesz wiep, bo jesteś jeszcze zbyt y, niedoświadczony. Pójdziesz tam, to możesz sobie porobić zadania poboczne, a pójdziesz tam, to sobie zrobisz wątek główny i pasuje. Nie, no to wygląda jak y, skafhaus na ulicach w Tarkowie, nie? Latem, jak maki zakwitły. No bez kitu mega mega są podobieństwa do, do Tarkowa i graficznie wcale nie uważam, że Stalker jakiś jest wyborny graficznie, jakby on wygląda bardzo dobrze, ale to nie jest jakiś next gen czy coś w tym stylu. To wygląda jak taki, jakby jakby Tarkow zrobił wipe, a Nikita zrobił wipe do Tarkowa i powiedział, że przeszli tam na jakąś wyższą iterację Unity i upgradeują. A e, upgrade'ują po prostu wizualnie Tarkowa. No to po pierwsze bym powiedział, O Boże, ile rzeczy zepsują, jak to Nikita z Tarkowem. Ale po drugie, no to bym tak sobie wyobrażał, że mniej więcej na takim standardzie graficznym by to było. Czyli tam najnowsze Unity, to nie jest jakieś tam, że. Wow, ale tak niesamowicie wygląda ta grafika. The wygląda anomalies, Bizarre disturbances that bend the laws of nature and pose grave risks to anyone wandering too close. Anomalies like Gravity and Carousel return in this sequel, while new challenges push players to rely on specialized equipment such as the Gilka 01 anomaly detector. The zone is designed to feel more alive with the revamped Alive 2.0 system, which could make the world and its creatures feel more reactive. This system aims to create a dynamic environment where factions might fight for control. mutants could be on the move and even familiar areas might offer new surprises or encounters each time you pass through. Alongside the main storyline S.T.A.L.K.E.R. 2 introduced... Okej, okay, no tutaj tutaj akurat tu muszę pochwalić, że światło naprawdę fajnie pracuje światło, nie? O ile jak jakość tekstur i jakieś takie dziwne właśnie poświaty wokół tam szczegółowych elementów, to i tl, o tyle takie właśnie światło pracujące, czy to zachodzące słońce, tak jak tutaj, nie, przebijające się przez te ruiny, you... albo tutaj gdzie masz jednocześnie taki pogrążony w mroku budynek gdzie światło próbuje się przebić przez ufumflane zbite lub niezbite szyby to bardzo, bardzo ładnie to wygląda, nie? tutaj świetnie to wygląda a czy Stalker potrzebuje super grafy? Czy Klimat potrzebuje super grafiki? Ale to nie chodzi o to, czy coś jest potrzebne, czy nie jest potrzebne. Bo to wtedy prowadzi do bardzo niebezpiecznej narracji na zasadzie, że nie no, jest po prostu to i to wam powinno starczyć i tyle, nie? Jednak Stalker jest grą bardzo długo wyczekiwaną, bardzo mocno nachypowaną. Z bardzo silnym już fanbase'em i jednocześnie narracją, która no... Wstety, niestety z powodu tam e, politycznych i tego skąd studio pochodzi, jakie tam problemy mieli, żeby skończyć tę gierkę. E, no i plus oczywiście budżet. Jest to produkcja wysokobudżetowa, gdzie dużo pieniędzy zostało włożone w to, żeby to stworzyć. No to masz pewne oczekiwania, gdzie nawet jeśli w gatunku powiedzmy tam... Survival single player, Explorator Fabułka City Exe. Grafika nie jest kluczowym elementem, który sprawi, że ta gra będzie dobra lub niedobra. To jednak trzeba go brać na poprawkę, że on musi być uwzględniony w oczekiwaniach z racji, że te oczekiwania są tak duże. While players can also explore new locations like the Duga Raider Station, each area holds hidden dangers, artifacts, and stories, adding layers of mystery and discovery. With its emphasis on survival and exploration, Heart of Maybe the the no, Chernobyl offers a deeper look into the enigma of the zone where the haunting past and mutated present collide, challenging players to confront both physical and psychological threats in their search for answers. S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl introduces a variety of new mechanics and improvements designed to bring the zone to life in ways that fans of the series have never experienced. A major addition is the A-Life 2.0 system, a complex artificial intelligence framework that controls... Oby ten celownik można było włączyć w opcjach, chyba, e, chyba było mówione, że będzie można, że jest tam jakiś minimalistyczny HUD czy coś w tym stylu. A może coś po, popierdziłem, ale jakoś tak mi się kojarzy, że deweloperzy potwierdzili możliwość wyłączenia tego celownika. Nie będzie taryfy ulgowej. No, nie uważam, żeby powinni mieć taryfę ulgową. Tylko no, po prostu będzie trzeba no, rozebrać tę gierkę na elementy pierwsze jakiś tam klucz odpowiedzi sobie ułożyć według własnego doświadczenia. No czy znaczy ja to będę tak robił? Ja zawsze tak robię, że według własnego doświadczenia, jakie mam w gatunku, albo generalnie w grach komputerowych i własnych preferencji robię klucz odpowiedzi kategoryzuję dany element rozgrywki czy to jest tam muzyka grafika gunplay yy, narracja środowiskowa itd 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 układam co tak naprawdę powinno być yy, od najważniejszego najba, najbardziej ważnego do mniej ważnego w kwestii ile punktów tak naprawdę daje w kierunku osiągnięcia tego statusu gry bardzo dobrej I tak sobie po prostu tą gierkę będę no, rozbijał no zobaczymy Jakby ja nie jestem jakoś negatywnie nastawiony do stalkera Ale po prostu jestem ciekaw po prostu jestem ciekaw, bo mam takie dziwne przeczucie, że jeśli Stalker fabularnie nie będzie dowoził, jeśli postacie w tej grze nie będą wyraziste, fabuła nie będzie trzymać w napięciu i nie będę po prostu miał takiego poczucia, co dalej będzie, co się teraz stanie, jak to to się teraz stało, i tak dalej, i tak dalej. To ja będę miał takie wrażenie, że no, gram w jakąś dziwnego moda, Tarko w single player. Gdzie są gracze? Gdzie mogę jakiemuś graczowi kulkę pomiędzy oczy wsadzić? To, to tro troszkę się tego obawiam. Everything in the world, from NPC behaviors to the movements of mutants and the dynamic events players encounter, with A Life 2.0, NPCs are designed to follow their own routines, goals, and survival instincts, creating an ever-evolving ecosystem where encounters feel spontaneous and grounded. This system could lead to some pretty unpredictable moments between factions, creatures, and anomalies. Supposedly making each trip through the zone feel different. You might find yourself caught in territorial battles or just watch creatures go after each other. This added unpredictability should ramp up the tension, really immersing players in a world where survival is far To jest też bardzo ciekawe, jak bardzo rzeczywiście nieprzewidywalne i zróżnicowane będą te zachowania, czy to mutantów, czy wydarzeń losowych, czy tamtych bandytów albo innych tam sprzymierzeńców, których będziemy mieli w tej zonce, no nie? Czy, czy to będzie takie. Zróżnicowane, ale po 10 godzinach rozgrywki już będziesz miał to opanowane i będziesz w stanie to przewidywać bez problemu. Czy, czy rzeczywiście będzie, że: Wow, co tu się dzieje? Co tu? Oh, kurwa, ale mnie zaskoczyli. Eee! Wiecie o co chodzi, nie? Czy rzeczywiście to będzie nieprzewidywalne, bo często nieprzewidywalność w grach komputerowych, jeśli chodzi o zaimplementowanie takich systemów do otwartego świata. To polega na tym, że masz 3-4 tak naprawdę yy, wymieniające się ze sobą schematy zachowań, które no, dla gracza, który tam nie wiem codziennie sobie gra po kilka godzin no, stają się już niestety, ale przewidywalne po pewnym czasie. I yy, jeszcze co do stalkera to miał on zarąbiste moim zdaniem skalowanie poziomu trudności, bo na najwyższych poziomach trudności ty ginąłeś od jednej kulki, ale wrogowie ludzcy także od taka ciekawostka. No i tak powinno być, nie? Ja raczej no, jestem za tym, to no, to jest taki też tryb tarkowski tak naprawdę, nie? że możesz sobie mieć i Altyna na głowie, ale ktoś ci może Hedajsy strzelić. No ale to jak ty też yy, trafisz tapa, no to też zabijasz, nie? Bo nie, nie byłoby nic gorszego w zaburzeniu tej imersji, tego Post świata napełnionego radioaktywnymi anomaliami zgniłego brudnego i tak dalej, gdzie no przeciwnicy to są pierdolone gąbki. Jeszcze tylko by brakowało, żeby im się pasek zdrowia pokazywał nad głową i walić z niego cały magazynek i widzisz jak ten pasek powoli leci w dół. No to nie, no to jest absolutny dramat i nienawidzę tego w grach, nie? To, to pozdrawiam Starfielda. Combat has also been significantly updated to match the atmosphere of Heart of Chernobyl. The game brings a revamped ballistics model incorporating realistic weapon recoil, bullet drop, And environmental factors that can affect projectile. Bardzo dobrze audio się rozchodzi tych strzałów, jak strzały są na zewnątrz czy jak są w środku. To rzeczywiście czuć, jak tutaj chłop strzelał, to czuć jak ten dźwięk z tego, z tego karabinu się odbija od tych ścian, nie? I trafia do, do, do słuchawek albo do uszu. Pass Weapons are crafted with a gritty realism in mind, each supposed to feel distinct in its handling, rate of fire, and effectiveness based on range, which would require players to adapt their strategies depending on what they're up against. The game's arsenal covers everything from basic pistols you scavenge to powerful sniper rifles and explosives. You can also tweak your weapons with things like scopes, silencers, and other attachments. Ciekawe jak oni też podchodzą do tego. Czy to będzie tak jak w Resident Evil, jeśli chodzi o zarządzanie surowcami, gdzie gra tak naprawdę będzie cały czas cię monitorować pod względem tego, ile ty czego mia, masz w danym momencie i albo cię ograniczać surowce dookoła Ciebie, albo. Albo ci pozwalać na zebranie większej ilości, czy rzeczywiście po prostu będzie tego mało, nie? I będzie taka walka o przetrwanie, że o kurde, znalazłem amunicję. Boże, boże, będzie mi przez 5 minut trochę łatwiej. Nie będę musiał się pocić jak świnia, żeby tam do następnego etapu przejść, nie? No ja pewnie w tego Stalkera, no to no pewnie, pewnie będę grał na trudnym. Podejrzewam, że będę grał na trudnym, żeby sobie dać takie doświadczenie, no jednak post-apotarkowskie. Raczej bym nie chciał na jakimś takim łatwym albo narracyjnym trybie grać w tego Stalkera, żeby tylko się skupić na fabułce, bo troszkę mam obawy, żeby to nie dowiozło wtedy. Najczęściej moim zdaniem jest tak, zachodnie gry, gąbki z paskami HP, uśmiech, hej przygodo, Fallout, gry z państw, postkomuny, realizm, brud, brak nadziei, łzy, pod, tarko w metro, Stalker. No i później masz jeszcze azjatyckie gry, nie? Które nastawiają na to, na to umartwianie się, nie? Czyli kurwa tam... Rather than just charging in with guns blazing. Of the interesting features introduced in Stalker 2 is the advanced anomaly and artifact system. Anomalies, strange disturbances in the zone's reality, vary widely in their effects. Some distort gravity while others produce deadly bursts of energy or radiation. To help navigate these hazards, players use specialized gear like the Gilka O1 Anomaly Detector. Which emits audio cues when anomalies are nearby. The risk is often worth it as anomalies hide valuable artifacts, rare items with unique properties that can boost a player's abilities or offer protection from the zone's many threats. This system encourages exploration as braving anomaly fields to locate powerful artifacts can offer a distinct advantage, though getting too close without proper preparation is often lethal. Survival mechanics have been enhanced, adding layers to the experience of navigating the zone. Players must manage hunger, sleep, and radiation exposure, designed to force them to make choices about when to press forward and when to rest. Radiation will play a constant role in Skiff's journey, with certain areas and even some items being hazardous over time, firing players to carry anti-radiation supplies and monitor their exposure. Yeah, the like it could be pretty detailed, but also a bit unforgiving. Carrying too much loot They also do it on their own engine, right? What engine is Stalker It's probably their own engine, right? A szczerze byście mi powiedzieli, że na Unity robią i bym uwierzył, naprawdę. To jest na Unrealu Piątce? Serio? To jest Unreal Piątka? Nichu ja bym nie powiedział, że to jest Unreal Piątka. Your supplies might slow you down and affect your stamina, which could make you think twice about what you're hauling around. On top of that, the weapons and gear degrade over time, meaning they'll need maintenance to keep them in good shape. It looks like managing your resources and equipment could be key to survival in the zone. Factions also play a larger role in shaping the player's experience in Heart of Chernobyl. Each faction, such as duty, freedom, and bandits, has its own motivations and relationships with others in the zone, impacting how they interact with the player based on their interactions and alliances. Joining a faction can provide access to exclusive missions, resources, and allies, but also makes enemies of rival groups adding a layer of political complexity to surviving within the zone. The player’s reputation with these factions shifts over time, and some actions may have far-reaching consequences that alter how these groups view skiff, allowing for multiple playthroughs with different allegiances.

Twoje decyzje będą wpływać na to, jak różne frakcje będą cię postrzegać i tak dalej, bo to mi zaraz zalatuje takim marketingowym szpilem, jak było w przypadku chociażby Dying Light 2, gdzie tak naprawdę no niby to było, a tak naprawdę tego nie było i nic tu nie było warte na zasadzie, że o, możesz optować z tą frakcją albo z tą frakcją. Wiesz, jaka będzie różnica, że kolory flag wywieszonych w danym miejscu będą innego koloru i, i, i tyle, nie? Chciałbym zobaczyć trochę więcej takiego yy, twardek, twardych niezależności. Że na zasadzie no podejmiesz taką decyzję, że nie uratujesz tego chłopa, to ten chłop na przykład nie powie dobrego słowa dla tej zamkniętej grupy. I koniec, i oni będą dla ciebie wrodzy do końca gry do widzenia, nie? Jakby obetniesz sobie, sobie od razu, tam nie wiem, dwie godziny z dodatkowego kontentu z jakimiś tam e, misjami dodatkowymi albo handlarzami, albo coś w tym stylu. To make the atmosphere feel even more intense. Built with Unreal Engine 5, the game looks like it could really bring the zone to life with incredible detail in places like the ruins of Pripyat and the Eerie, abandoned factories, and forests. The lighting effects, weather changes, and ambient sounds should add to the tension, with things like thunderstorms and fog making each step into the zone feel unpredictable and unsettling. Like with... Jaki nie będzie Stalker, będzie lipa odebrany, bo ludzie podpaleni przez taki szmat czasu? Nie, nie wydaje mi się. No nie no, bez przesady. To, to coś takiego to możesz powiedzieć, o nie wiem, o GTA 6, a nie o, nie o Stalkerze. Jakby wydaje mi się, że Stalker, na tej ilości informacji, które do tej pory o Stalkerze mam. I też jako osoba, która nie jest jakimś totalnym świrem Stalkera, oczywiście lubię uniwersum Stalkera, lubię ten klimat. Mówię, no widząc te obśrupane, zagrzybiałe, postkomunistyczne bloki, no to od razu się czuję jakbym był w domu, czyli w Polsce w latach 90. -tych. Ale no, na pewno nie jestem jakby, jeśli S.T.A.L.K.E.R. rzeczywiście okaże się klapą, to mi serce tak nie pęknie jak mi pęknie w przypadku jeśli Kingdom Come Deliverance 2 się okaże klapą, jeśli Death Stranding 2 się okaże klapą, no nie? Jakby nie jestem emocjonalnie zaangażowany w tego S.T.A.L.K.E.R.a, bardziej tak y, zupełnie z dystansem jestem ciekaw, po prostu jestem ciekaw. Danger keeping players immersed in its haunting world. The development journey of S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl has been a long and turbulent one, filled with delays, setbacks and challenges that have kept fans of the series eagerly awaiting its release. Ta jest też taka sprawa poza gamingowa ciekawa, jak jak to rzeczywiście zaafektowało jakość produkcji, nie? No bo każdy wie, no jakby studio z Ukrainy, wiadomo co się ostatnio tam no gdzie, teraz będzie chyba Właśnie, czytałem gdzieś, nie wiem czy to pod marketing, czy o co chodzi, czy, czy rzeczywiście tak jest prawda, że Stalker będzie miał swoją premierę w tysięczny dzień wojny. Tysięczny dzień, no to to już jest ile? Ponad trzy lata, no nie? No to wiadomo, że tam jak takie Kongo się tam starzyło, no to oni tam chyba najpierw uciekli tam do Czech czy do Polski, tam nie wiem gdzie teraz mają te studia swoje, no ale tam... W... No na pewno, nie? Tam trochę im proces myślowy to zaburzało, nie, te wszystkie wydarzenia i może to ich zmotywowało do tego, żeby jeszcze coś lepszego zrobić, a może jednak będą jakieś takie niedoskonałości, tak czy siak, będzie, na pewno będzie dużo teorii spiskowych również i ode mnie wychodziło na ten temat. By GSC Game World, a Ukrainian studio known for the original Stalker series. the game was first announced in 2010 as a follow-up to stalker call of Pripyat. however shortly after the announcement gsc game world faced significant internal struggles including financial difficulties and restructuring which ultimately led to the cancellation of the project in 2012 this series seemed all but lost and the team disbanded with many fans thinking they'd seen the last of the zone but my Years later, in 2018, GSC Game World revived Stalker 2, announcing that development was back on track. Kurwa, garage na No hopie. No 1 do jeden. With a new vision for the game, the announcement brought excitement but also skepticism as fans were cautious about the earlier cancellation. The development continued, and in 2020, GSC Game World shared more details. Showcasing the ambitious scope of Heart of Chernobyl, yet as development progressed, it became clear that this ambitious project would more chodzi. time, leading to several delays. In addition to technical challenges, the game's development was heavily impacted by the outbreak of war. Nie, ta latarka kurde Bardzo naturalnie wygląda. Gdzie często w grach ta latarka jest taka, że onaż wycina, wypala wręcz tekstury Clear that this ambitious project will require more time, leading to several delays. In addition to technical challenges, the game's development was heavily impacted by the outbreak of war in Ukraine in early 2022. GSC Game World, based in Kiev, faced immense challenges as many of the developers were directly affected by the conflict. Despite the chaos and uncertainty, the studio persevered, relocating part of its team to Prague to ensure the game's progress could continue safely. The resilience of GSC Game World's team became a testament to their commitment, and they received widespread support from the gaming community

Well, delays have pushed the release till November 2024 again, which is in a couple weeks away. Each postponement has allowed the developers to refine and expand the game, bringing it closer to the experience they originally envisioned. Kurda, lato jest chyba jakieś starsze nagranie, nie? Bo tutaj o wiele gorzej ten gameplay wygląda i też to, to AI, no to tak. Weeks away. Each postponement. Nie? On tutaj ten, oni już tutaj wjeżdżą, strzelają po tych schodach i idą jak takie ciućmoki, nie wiadomo o co chodzi. Tutaj chłop w ogóle, tutaj chłop. Widzisz? Widzicie to? Te hitboxy? Zobacz. za gdzie on strzela. Jak chłop dostaje, nie? Tutaj wschody, wschody, wschody. Chłop tak naprawdę wali... za gdzie, gdzie się krew rozbryzguje, nie? No tutaj to o wiele gorzej wygląda. Tak kanciasto fest. ...the experience they originally envisioned. The patience and commitment from both the developers and fans underscore the unique connection between the community and the S.T.A.L.K.E.R. series, making Heart of Chernobyl one of the most anticipated releases and recent memory. Final thoughts. Stalker 2 Heart of Chernobyl could end up being a pretty interesting addition to the survival horror scene if it. To nie jest aim assist przez to, że na padek gra, ale aim assist przecież nie działa także twoje kule podkręcone trafiają w przeciwnika, tylko aim assist ściąga ci celownik nawe przeciwnika. A tutaj nawet no, nie miał <laughs> tego celownika na obie przeciwnika. Plays its cards right. A lot of the clamor has been around the game's new AI system, which could honestly be a game changer for the genre if it lives up to the hype. The smarter AI is supposed to make the zone feel more alive with enemies that act unpredictably and force you to think twice about every move. For survival horror fans, that sort of unpredictable, reactive world is just what people would want to see in this type of game. The game's multi platform release, coming to PC and Xbox, also opens it up to a broader player base. With Xbox Game yeah, sure. Pass subscribers able to jump in at launch. Having it on Game Pass might make it easier for people to give it a try, especially newcomers who are curious about the Stalker experience without having played any of the previous games. So that wraps up our video. What do you guys make of Stalker 2 so far? Are you guys looking forward to this one in just a couple weeks? Are you excited for the new AI systems that it's going to be incorporating? How does it look for you? Are you going to be playing it on Game Pass? Let me know in the comments below. No, będzie grany. Bardzo jestem ciekaw tego Stalkera. No, jakby tutaj, bardzo w tych. Te klipy było widać, że one są z różnego okresu. Muszą być z różnego okresu, przez te wiele lat, jak oni cały czas pokazywali progres na jakim są. Bo tutaj, jak on gdzieś z tej snajpy strzelał, tutaj to gdzieś było. Eee, ta tutaj, jak nawalał to o wiele lepiej ten gameplay wyglądał w porównaniu niż tych ostatnich tutaj klipów. Tutaj to tak to bardzo arkadowo-drewnianie wyglądało. Może kwestia tego, że ktoś grał na padzie, może kwestia tego, że to są stare nagrania. No w każdym razie 20 listopada będziemy sami reweryfikować oczywiście na live y i od 20 tak naprawdę do czasu ukończenia Stalkera myślę, no bo raczej nie, nie przewiduję takiego scenariusza, że gra będzie tak kiepska, że jej że nie przejdę w całości o, jednym cługiem. No to będziemy grali aż do końca. Stalkera, zobaczymy ile nam zejdzie. Stawiam, że tak pewnie z tydzień co najmniej Stalker będzie, 7 dni będzie męcony i później może jakaś recenzja, może jakieś Jakieś materiały takie bardziej omawiające, pewne elementy, które według mnie w takim gatunku są najważniejsze, kluczowe i muszą być dobrze zrobione. Filary, tak zwane: Chiki briki.